Dzień dobry, tu jestem. Karol Kosiarowski. Mamy 22 dzień sierpnia, punktualnie godzinę 12, co oznacza, że w Onecie czas na Onet Wakacje, czyli taki program, w którym jesteśmy w fajnych miejscach, rozmawiamy z fajnymi ludźmi o fajnych rzeczach. No niestety wakacje już dobiegają końca, co oznacza, że będzie dzisiaj trochę o tym, jak je skutecznie zakończyć, a właściwie zakończyć je i z głową, i żeby porządek w głowie mieć. Ale jak zawsze w Onet Wakacje musimy zacząć od prognozy pogody i tutaj nasz dział pogodowy przygotował już specjalne mapy, na których będzie widać, że dzisiaj mniej słońca niż w ostatnich dniach, bo właśnie w niebo teraz spójrzmy na te chmury, które dzisiaj nad całą Polską, przejaśnienia w Międzyzdrojach, Szczecinie, w Olsztynie i w okolicach Helu. Tam słońce będzie wyglądało zza chmur, więc będzie nieźle. Pozostała część kraju to chmury i deszcz. Ten może pojawić się w centrum. Na burze uważajcie w Krakowie i w Zakopanem szczególnie, chociaż burze dzisiaj mogą pojawić się w całym kraju. Masy powietrza się ze sobą będą ścierać nad naszym krajem, więc jest szansa, że burze się pojawią, a po tych ostatnich nocnych, między innymi w Małopolsce, bardzo na to uważajcie, bo w centrum też pojawi się i deszcz, i te burze mogą się pojawić. Jeżeli chodzi o temperatury, to nieco chłodniej niż w poprzednich dniach, chociaż jak spojrzymy na mapę, to widać, że północ naszego kraju będzie chłodniejsza pod względem temperatur, a na południu trochę cieplej, bo na przykład w Rzeszowie dzisiaj 28 stopni, ale we Wrocławiu tylko 18, chociaż jesteśmy przyzwyczajeni, że to Wrocław jest najcieplejszy miejscem w kraju. Coś nie, na pewno w Karpaczu dzisiaj 14? Zimno. W Warszawie 26, w Karpaczu 16. Nasz dział pogodowy tak dzisiaj zaplanował, że tak będzie. Gdyby pogoda była inna w Karpaczu, to dajcie znać na przykład z hashtagiem Onet Wakacje i wtedy będziemy dopytywać i doprecyzowywać, jak to z tą pogodą. Oczywiście na bieżąco na stronach Onetu mapy pogodowe do waszej dyspozycji. W Onet Wakacje będziemy teraz rozmawiać o tym, co nazywa się takim trochę połączeniem wakacji i pracy. Gosia powinna być lada moment ze mną. Jest już Gosia. Cześć Gosia. Cześć. To jest Gosia Kuś od nas z Rinier Axel Springer Polska i Gosia będzie opowiadała, no właśnie o czym, jak to się nazywa, Gosia, bo to jest coś takiego, że niby jedną nogą jesteś w pracy, ale druga za chwilę do basenu albo na wycieczkę. To tak można? To tak się da? Dokładnie tak, dokładnie tak. Nazywa się to workation i jak słychać nie jest to wcale polskim słowem, tylko jest słowem angielskim, a w zasadzie połączeniem dwóch słów. Work, czyli praca, i vacation, czyli wakacje, urlop. I jest takim konceptem, który pozwala właśnie, tak jak mówiłeś na początku, trochę więcej fajnych miejsc z fajnymi ludźmi poznać, mając więcej czasu jeszcze niż urlop. No więc o co chodzi? Chodzi o to, że wyjeżdżamy z domu naszego w jakieś miejsce, które nas relaksuje, które dla nas jest ciekawe. I stamtąd pracujemy zdalnie, korzystając z tego, że w sumie zamykając komputer, możemy od razu wyjść na plażę, pójść zwiedzać jakieś zabytki, pobiegać po lesie. I w ten sposób próbujemy łączyć przyjemne z pożytecznym. Gosia, to pogadajmy o tym chwilę, jak to jest w naszej firmie, bo oczywiście warto znać, brać z nas przykład. U nas w RASPie to jest tak, że można tak pracować, tylko powiedz, jak to wygląda technicznie. To znaczy, trzeba iść do swojego przełożonego i powiedzieć, słuchaj, ja w następnym tygodniu to planuję być we Włoszech, zabieram ze sobą komputer, internet sprawdzony, wszystko działa, będę pracować stamtąd. Czy nikomu nie musimy się tłumaczyć, po prostu kiedy chcemy, zabieramy ze sobą laptopa, niezbędne narzędzia i nikogo nie powinno interesować, skąd pracujemy, jeżeli swoją robotę robimy dobrze. To nie jest aż tak proste, że nikogo nie interesuje, gdzie jesteśmy i co robimy, ponieważ pracując na podstawie umowy o pracę, zarówno my, jak i nasz pracodawca mamy jasne i określone prawem obowiązki, jak na przykład to, że pracodawca musi wiedzieć, gdzie my się znajdujemy. Właśnie, czy jesteśmy, gdzie jesteśmy w tym hamaku, czy to jest nasz ogród, czy może jakieś inne miejsce. Tym trudniejsze jakby ze względów prawnych i podatkowych są wyjazdy poza granice Polski, ale faktycznie coraz więcej pracodawców, a w tym my, takie możliwości otwiera. No i u nas działa to tak, że trzeba z przełożonym faktycznie uzgodnić taki wyjazd, powiedzieć od kiedy do kiedy będziemy pracować z miejsca innego niż nasze podane miejsce zamieszkania. I jeżeli jest to
kraj, który nie jest Polską, no to do 30 dni roboczych w ciągu roku możemy z takiej możliwości korzystać. Więc myślę, że jest co robić, jest z czego korzystać. Czyli mamy no i poza tym faktycznie trzeba się... O, jasne. Czyli mamy pulę 30 dni na taką pracę w ciągu roku. Powiedz, tak. Czy ta pula dotyczy też Polski, bo mówiłaś o zagranicy. W Polsce z tych 30 dni też sobie wybieramy te, które spędzamy poza firmą. Czy jest jakaś dodatkowa pula, czy tutaj nie obowiązują już limity? Tutaj nie ma takiego jasno postawionego limitu. To wiecie, oczywiście zależy też trochę od roli, jaką pełnimy, ale w porozumieniu z zespołem i w porozumieniu z menedżerem to nie ma takiego ograniczenia, nie ma liczby dni, której nie można przekroczyć. To gdzie byłaś, co robiłaś i dlaczego było fajniej niż w biurze? O mój drogi, gdzie ja nie byłam? Tak poważnie mówiąc, to w tym roku byłam na moim drugim workation i tym razem byłam we Włoszech. Byłam tam przez dni 10, zahaczając o dwa weekendy, kiedy już był zdecydowanie czas wolny, ale również o kilka dni roboczych. Pracowałam z Syrakus, które są na Sycylii, na południowo-wschodnim wybrzeżu wyspy. No i zdecydowanie polecam, było przepięknie i faktycznie pracowałam stamtąd tak, jak mi w sumie pasowało. Pracowałam sobie, szczerze mówiąc, zakładałam, że będę zaczynać wcześniej i kończyć wcześniej. To się nie wydarzyło, między innymi dlatego, że było naprawdę bardzo, bardzo ciepło i wychodzenie z domu o 16 powodowało, że człowiek się czuł, jakby wchodził do takiego rozgrzanego piekarnika, więc raczej wychodziłam z mieszkania trochę później, ale za to, tak jak całe miasto, mogłam zostać na zewnątrz dużo dłużej niż to się zwykle w Polsce dzieje. Więc korzystałam z mieszkania, które sobie wynajęliśmy z partnerem, siedząc trochę na balkonie, trochę wewnątrz i co, no, pływałam w morzu, jadłam włoskie lody, jadłam pizzę i po prostu la dolce vita. Na koniec jeszcze, Gosia, powiedz, czy to wszystko z naszej kieszeni i z naszych portfeli, bo rozumiem, że jeżeli wybieramy sobie taki sposób pracy, no to tutaj nie obowiązują ani diety, ani jakieś finansowe wsparcie na podróże. To jest nasza decyzja, to my chcemy pracować zdalnie i to my musimy sobie zadbać o to, żeby mieć co jeść i jak tam dolecieć, tak? Jasne, bierzemy jakby pełną odpowiedzialność za to, jakby również za to, żeby się dobrze do takiego wyjazdu przygotować, no bo nie jest to urlop i to my musimy zadbać o to, czy działa nam internet wystarczająco dobrze, nie tylko do przeglądania Instagrama i wrzucania zdjęć z wakacji, ale też wykonywania pracy i łączenia się na przykład zdalnie na spotkania, więc to jest nasza własna odpowiedzialność, ale można to, wiecie, bardzo, bardzo łatwo przygotować przez internet i wcześniej sprawdzić, jakie będziemy mieli możliwości, więc mimo że nie jest to urlop i co ważne, to nie jest coś, co ma zastąpić urlop i to bym chciała też, żebyśmy wszyscy pamiętali, urlopy są ważne, urlopy trzeba brać, a gdzie i jak, to na pewno się dowiecie też w Onet Wakacje. Oczywiście. Dzięki, Gosia. Wszystkiego dobrego. Gosia Kuś z RASPU była razem z nami i opowiadała, że to dobrze robi... Tu jestem, tak? Nie, tu znowu, dobrze. Opowiadała, że to dobrze robi nam w głowie. Niektórzy muszą sobie w głowie uporządkować to, co dzieje się właśnie w głowie, kiedy wrócą z wakacji. Na szczęście w Onet Wakacje dzisiaj wyjątkowy gość i wspaniała ekspertka od tego, o czym mówię, czyli doskonale wie, jak robić porządki w głowie. Za chwilę z Kasią Kucewicz porozmawiamy o tym, co dzieje się w naszych głowach po powrocie z urlopu. Ze mną jest już Katarzyna Kucewicz, psycholożka. Cześć, Kasia. Cześć, Karol. Dobrze, że jesteś, bo trzeba będzie sobie porządki w głowie zrobić. A kto, jak nie psycholog, pomoże uporządkować sobie to wszystko, co w głowie? Chodzi mi o to, że jak wracamy z urlopu,
No to jest hashtag w głowie, nie chcę tu być. To znaczy już się stresujesz na kilka dni przed powrotem z urlopu, że musisz wrócić. Potem wracasz i masz tak zwaną powakacyjną depresję. Bierzemy to w cudzysłów, żeby nie obrażać tych, którzy rzeczywiście z depresją walczą, bo to jest poważna choroba i trzeba o to mocno zadbać, więc to cudzysłów. I jak sobie poradzić z tym gorszym samopoczuciem po urlopie? Rzeczywiście niektórzy mówią na to depresja, syndrom stresu związany powakacyjnego, natomiast tak naprawdę no jest to pewnego rodzaju chandra, obniżenie nastroju związane z tym, że rzeczywiście nagle przechodzimy z trybu slow motion do trybu musimy działać, do zadań, do swoich obowiązków, co może być stresujące, ale też zawsze jest to możliwość, jest to coś, co da się szybko zaadaptować, bo tak naprawdę ten okres 3-7 dni to jest tyle dni, ile my potrzebujemy na z powrotem wrócenie do swojego trybu działania, więc zawsze jest tak, większość ludzi tak ma i to też, jeżeli państwo tak macie, jeżeli masz tak, Karo, czyli ja też czasami tak potrafię mieć, ten pierwszy dzień po urlopie jest katastrofą i wydaje nam się, że nie poradzimy sobie, że po prostu, że to jest wielka porażka, to tak naprawdę już po 3, mniej więcej do 7 dni to powinno się już wszystko unormować. Dlatego dobrze jest zadbać o te pierwsze dni, zatroszczyć się o siebie w taki sposób, żeby na przykład zrezygnować z natłoku obowiązków, żeby stopniowo wracać na swoje tryby. No właśnie chciałem zapytać, czy po powrocie wajchę przekładać od razu na full, czy stopniowo? Nie. Nie na full, tylko stopniowo wdrażać się w swoje obowiązki. Super jest ze swoim szefem też to ustalić, żebyśmy mogli mieć taki jeden, dwa dni na taki rozruch i później dopiero na maksa rzucić się w wir pracy. Co ważne jeszcze, jeżeli planujemy urlop, to ważne, żebyśmy sobie brali jakieś jeden, dwa dni na takie dojście do siebie po wyjeździe. Czyli jeżeli na przykład na zakładkę, wracamy, nie wracać ostatniego dnia. Dokładnie, jeżeli wracamy z wakacji w niedzielę, to idźmy we wtorek, a nie w poniedziałek do pracy, żeby był ten jeden dzień takiego przejścia z trybu wakacje na tryb praca. Ale pamiętajmy, że tak naprawdę ten stres taki powakacyjny jest czymś absolutnie naturalnym, bo nagle musimy sobie po prostu znowu wrócić do swoich obowiązków. To zwykle nie jest przyjemne, bo wiadomo, że w wakacje jest dużo fajniej, dużo więcej bodźców, dużo więcej aktywności, więc też nie bądźmy dla siebie zbyt surowi. A czy tak mają też ci, którzy kochają swoją pracę i w ciągu roku nie wyobrażają sobie życia bez swojej pracy i mówią, moja praca to moja pasja i dzięki temu nie czuję się jak w kieracie i z przyjemnością chodzę do pracy. Czy to ich nie dotyczy i oni wręcz na urlopie już się nie mogą doczekać, żeby wrócić? To też może ich dotyczyć, ale dziękuję ci za ten komentarz, za to pytanie, dlatego że to, co jest takim czerwonym znakiem ostrzegawczym, to jest taka sytuacja, kiedy my naprawdę dostajemy ataku paniki na myśl o pracy. Kiedy naprawdę powrót do pracy przysparza nas o trudności, na przykład żołądkowe, robi nam się słabo, niedobrze, mamy różne objawy somatyczne, czyli ciało nam mówi, nie idź tam, stop. I to jest na przykład notoryczne, to jest na przykład po weekendach, po jakichś kilku dniach nawet, że my nie chcemy wracać do pracy, to trzeba sobie zadać pytanie, co się dzieje. No właśnie, i czy wtedy piszemy wypowiedzenie i wtedy z ulgą mówimy, dziękuję, nie chcę już tutaj pracować, czy to właśnie jakiś bałagan w głowie powoduje, że my jako dobry pracownik, ceniony w firmie, zaczynamy mieć w głowie właśnie takiego hejtera, który mówi ci, a nie dasz rady, a to będzie masakra. I to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, bo w pracy wszyscy cię lubią, doceniają i robisz dobrze swoją robotę. A to nie jest takie proste, bo czasami jest to kwestia tego, że rzeczywiście mamy pracę, która nas za bardzo obciąża psychicznie i w takiej sytuacji najlepsze byłoby zmienić pracę. Bywają takie sytuacje, nie można powiedzieć, że wszystko to jest nasza wina i naszej głowy, ale rzeczywiście często jest tak, że problem jest w nas samych, że problemem jest to na przykład, że jesteśmy perfekcjonistami, problemem jest to, że mamy w głowie wewnętrznego krytyka, tak jak powiedziałeś, który nas tak cały czas ocenia, czyli co to jest ten krytyk, to są nasze myśli o tym, że zawsze jest nie dość dobrze, że jesteśmy beznadziejni, to jest porównywanie się z innymi notoryczne, to jest takie poczucie, że jedna krytyka czyjaś to już jest wielka katastrofa dla naszej samooceny. No, mów dalej, ale najbardziej to powiedz, jak sobie z tym poradzić. No to nie mam takiej prostej recepty. Chciałabym mieć takim raz, dwa i coś tutaj pomóc, ale tak naprawdę to jest przyczynek do tego, żeby udać się do specjalisty, żeby na psychoterapii poukładać sobie ten stosunek do samego siebie. Nie da się tego zrobić tak prosto, bo nawet jeżeli chwilowo poczujemy ulgę, bo na przykład ktoś nas doceni i na chwilę czujemy się fajni, to za moment wracamy do domu i sytuacja się zazwyczaj powtarza, więc żeby zmienić takie schematyczne myślenie i jakieś takie głosy w naszej głowie, które nam podpowiadają różne nieprzyjemne treści, to trzeba po prostu
prostu udać się do specjalisty, który pomoże nam z tego wyjść. Da się, tylko to jest też no, dosyć ciężka praca nad sobą. Mamy w ciągu roku jakąś pulę na urlop. Twoim zdaniem lepiej mieć jeden długi, porządny urlop w roku, czy zrobić sobie na przykład kilka wypadów tygodniowych, kilkudniowych? Wiemy, że są długie weekendy w ciągu roku, więc jak ktoś dobrze rozplanuje te dni wolne, to jest w stanie tych właśnie takich klocków w kalendarzu wolnego trochę nazbierać. Najlepiej by było i to mieć. Niektórzy mówią, że rzeczywiście człowiek potrzebuje 3 tygodni, żeby naprawdę się zregenerować. Z jednej strony tak, a z drugiej strony ważne jest też to, żeby nie pracować tylko od wakacji do wakacji, żeby robić sobie jednak jakieś takie drobne przerwy, wyjazdy, zmiana środowiska, bo to jest bardzo ważne też dla takiego naszego dobrostanu psychicznego w ciągu roku. Żeby nie było tak, że wakacje są jedynym momentem, kiedy my się czujemy dobrze i bezpiecznie, żebyśmy też się czuli w ciągu roku, czy zimą, czy jesienią też dobrze. Niektóre osoby na przykład mają tak, że w wakacje czują się okej, ale przychodzi na przykład listopad i to jest często depresja sezonowa, tak? Nawet kiedyś z wami o tym rozmawiałam, że ta depresja jesienna. W takich sytuacjach też dobrze jest na przykład mieć kilka dni wolnego, żeby móc odtajać i nabrać sił. Kasia, czy jak urlop, to urlop od początku do końca, czyli zostawiamy służbowego laptopa w domu i go w ogóle nie otwieramy, nie odbieramy telefonów z pracy, bo służbowy zostawiamy w domu, ale często ten prywatny też jest dostępny dla tych, którzy pracują z nami. Dość, basta, to jest urlop, nie ma mnie, choćby się waliło i paliło. Czy jednak jak jest telefon z pracy, potrzebujemy cię na dzień, dwa, trzy, przyjedź, pomóż? Moim zdaniem powroty do pracy w trakcie urlopu to nie jest coś dobrego. To nas odrywa, to nie pozwala nam odpocząć. I mówię to zwłaszcza, apeluję do przełożonych, żeby nie robili takich numerów swoim pracownikom, dlatego że pracownik, który jest zmęczony, który nie odpocznie na urlopie, to jest pracownik, który nie będzie efektywny, nie będzie kreatywny, nie będzie mu się chciało, zacznie coraz bardziej mieć syndrom wypalenia zawodowego, więc będzie tak naprawdę przestanie za moment lubić swoją pracę i nam się nie przyda i nie jest to ekonomicznie uzasadnione, żeby tak robić. Więc znacznie lepiej jest jak urlop, to urlop. To powiedzmy jeszcze coś miłego na koniec, bo jest tak, że po prostu... Ja myślę, że generalnie, jeżeli lubimy swoją pracę, to jesteśmy w stanie szybko, naprawdę szybko po tym urlopie dojść do siebie i znaleźć plusy tej sytuacji, że się spotkamy z kolegami, że znowu będą fajne zadania. Tak naprawdę no, warto jest, żeby jednak wyciągać z pracy wszystko co najlepsze, bo spędzamy w niej tyle godzin, że po prostu musimy ją lubić. Czyli do połowy pełna. Ja zawsze. Ja też. Dziękuję, Kasia, że wpadłaś do nas w wakacje. Katarzyna Kucewicz, psycholożka, była razem z nami. Za chwilę będzie trochę o motoryzacji i tym, czym z wakacji będziemy musieli wrócić do tej pracy. Jesteśmy już po urlopie i z tego urlopu musimy wrócić do domu. I część wraca pociągami, inni samolotami, ale są tacy, którzy będą wracać swoim autem. I wydaje się, że no cóż, pojechali na wakacje autem, to i autem wrócą. Ale wcale tak nie musi być i to nie jest taka prosta sprawa. I o tym teraz pogadam z moim kolejnym gościem. Robert Rybicki z Autoświatu jest teraz ze mną. Cześć, Robert. Cześć. Racji trochę mam, prawda, że jak pojechaliśmy samochodem na wakacje i po 2 tygodniach na przykład chcemy wrócić do domu, no to nie wystarczy, że wsiądziemy, przekręcimy kluczyk i wracamy. Co musimy sprawdzić? Bo często na wakacjach, jak jesteśmy samochodem, to ten samochód eksploatujemy na różne wycieczki, dojazdy, podjazdy i tak dalej. Czy wiesz, ten samochód musimy sprawdzić, zanim wyjedziemy w trasę, no bo przygotujmy samochód do trasy, żeby z pewnością dojechać na nasz urlop. To przed urlopem. Różnie z tym bywa. Przed urlopem i wracamy. Na urlopie wracamy? Raczej nie, bo... Chyba, że jeździliśmy po dziwnych parkingach, parkowaliśmy w takich miejscach, gdzie samochód mógł się uszkodzić, no to wtedy warto. Jednak to, co warto zrobić, to jednak przygotować się do tej podróży, bo przez 2 tygodnie odpoczywamy, jesteśmy wyluzowani, imprezujemy i warto pamiętać o tym, żeby od razu po tej imprezie następnego dnia jednak nie wsiadać do samochodu, bo różnie z tym może być. Jednak mimo wszystko każdy inaczej spędza wolny czas, każdy inaczej potem odreagowuje swoją podróż i przygotowanie się do tej podróży jest bardzo ważne, bo jest wiele przypadków,
ludzie wracali wypoczęci teoretycznie po dwóch tygodniach imprezowania i nagle gdzieś w ostatnich kilometrach, bo te ostatnie kilometry, jak jedziemy w trasie, wracamy do domu, te ostatnie kilometry są najgorsze, bo tutaj, no, załóżmy, że jedziemy przez 3-4 godziny i zostało nam 15-20 minut, już prawie jesteśmy w domu, już wiemy, że już za chwilę zaparkujemy, wejdziemy do naszego domu, usiądziemy na kanapie w salonie i te ostatnie 20 minut są najgorsze, bo wtedy kierowcy popełniają najwięcej błędów. Moją radą jest to, żeby nie jechać jednym ciągiem, nie jechać ciągiem przez 3-4 godziny, to jest podróż po Polsce, tak? Ale wiele osób będzie wracać z zagranicy, z Chorwacji, z Włoch, kiedy ta podróż trwa kilkanaście godzin. Znam takich, którzy upierają się, że te kilkanaście godzin można przejechać ciągiem. Nie, nie można. To głupi pomysł. To jest bardzo głupi pomysł, bo oczywiście da się, jeśli się zepniemy, to da się taki odcinek przejechać, ale z każdym kolejnym kilometrem, z każdą kolejną godziną będziemy popełniać coraz więcej błędów na drodze. No dobra, Robert, mówisz, że jak był samochód sprawdzony przed wyjazdem na urlop, to przed drogą powrotną nie musimy go sprawdzać. Ale ja myślałem bardziej nad tym, żeby sprawdzić, czy wszystkie żarówki działają, a sprawdzić, czy mamy wystarczająco spryskiwaczy. Wiesz, nie chodzi o to, żeby go brać do mechanika i żeby on od góry do dołu go przepatrzył, ale takie tak zwane pierdoły, które mogą potem To nie są pierdoły. Zajechać na stację benzynową, właśnie sprawdzić płyn do spryskiwaczy, zatankować, bo nigdy nie wiadomo, jak będzie w trasie. Zwłaszcza, że pamiętajmy, podróżujemy autostradą. Przy autostradzie paliwo jest dużo droższe, przy drodze ekspresowej, więc jeśli zatankujemy tam, gdzie wyjeżdżamy, no to te kilkaset kilometrów pokonamy dużo taniej niż potem zatrzymując się w trasie na autostradzie, gdzie wiele osób będzie miało taki sam pomysł. Zatrzymają się i nagle niespodzianka, bo z planowanej przerwy 5 minut nagle się okazuje, że zajeżdżamy na wspaniałego mopa ze stacją benzynową, patrzymy, a tam kolejka po horyzont do dystrybutora, bo pamiętajmy o tym, że na stacji benzynowej w trasie kupuje się nie tylko paliwo, ale też często ludzie zatrzymują się, żeby coś zjeść. Tak. Siku w krzakach. Zatrzymywanie się po jagody, grzyby, maliny i to nie, odradzam. Pojawia się podczas podróży powrotnych. Sików. Odradzam, ale dlaczego? Odradzam? Dlatego, że na ogół takie usługi są w miejscach, które są wygodne dla tych, którzy sprzedają, ale nie dla naszego bezpieczeństwa, bo są to okolice skrzyżowań, drogi krajowe, gdzie mamy gigantyczny ruch i naprawdę coraz częściej słyszymy o wypadkach, gdzie ktoś wjechał w samochód, który stał na poboczu. Nie zauważył, jechał zmęczony, może wracał z wakacji, właśnie jechał 15 godzin z Chorwacji, przysnął, zagapił się, rozmyślił, zamyślił, wjechał w samochód, który stał na poboczu. Nigdy nie zatrzymujmy się w takich miejscach, bo to jest naprawdę bardzo niebezpieczne. Przewóz. Przewóz ludzi, wiadomo, wszyscy muszą mieć pasy, dzieci muszą być w fotelikach, to wiemy. Co jeżeli zabieramy ze sobą do samochodu psa, co jeżeli mamy bagażnik na dachu, przyczepę albo rowery, które musimy ze Dobrze, sobą... Dobrze, psa nie wsadzamy do bagażnika na dachu, tak. To przede wszystkim. To pies podróżuje w kabinie. Są dwa sposoby na przewożenie psa. Możemy kupić specjalną klatkę i psa wieźć w bagażniku, jeśli mamy odpowiednio duży bagażnik i nasz pies tam się mieści i będzie miał komfortowo. Jeśli podróżuje w kabinie, to żadnym problemem nie jest wyposażenie psa w specjalną uprząż, którą wpinamy po prostu w pasy bezpieczeństwa. Efekt tego jest taki, że jeśli będziemy musieli gwałtownie zahamować, nie mówię teraz już o sytuacjach ekstremalnych, czyli o wypadku, kiedy będziemy hamować, dobrze, nie będziemy, będziemy hamować, potem dojdzie do zderzenia, ale ważne jest to, żeby zabezpieczyć nasze zwierzę przed tym, żeby po pierwsze nie zrobiło nam krzywdy, ale przede wszystkim też sobie, bo pamiętajmy o tym, że zwierzęta są członkami naszych rodzin, musimy o nie bardzo dbać. Bagażnik dachowy, pamiętajmy o tym, żeby nie jechać zbyt szybko. Pierwsze, rośnie gigantycznie zużycie paliwa. Po drugie, też producenci określają prędkości, z jakimi możemy podróżować z bagażnikiem na dachu, czy też z bagażami, bo to jest albo trumna tak zwana, czyli boks dachowy, ewentualnie rower. Ograniczajmy wtedy prędkość, bo wystarczy chwila, błąd przy montażu i przy jeździe autostradą z prędkością 160-170 km na godzinę, bo zdarzało mi się, że wyprzedzały mnie takie samochody z rowerami na dachu. Ten bagażnik może po prostu się tam oderwać i zrobić mnóstwo krzywdy. Nie nam, ja zawsze tylko... mam stres, kiedy jest przede mną samochód, który wiezie rowery, czy to na dachu, czy za sobą, za tylnym zderzakiem, że to w końcu spadnie. Za tylnym zderzakiem nie do końca, bo to jest zupełnie inny bagażnik, który ma nieco inne obciążenia, jest solidniejszy.
niszy. Natomiast jeśli chodzi o dach, to faktycznie no, widziałem często na autostradzie kierowców, którzy z tym bagażnikiem, z rowerami pędzą, tak jakby tego bagażnika nie było. A jeśli rower się odepnie, to chwila wystarczy, żeby na autostradzie doszło naprawdę do gigantycznego nieszczęścia. I pamiętajmy też o jednej rzeczy, bardzo ważnej, jeśli podróżujemy ekspresówkami, autostradami, o tym, żeby utrzymywać odpowiedni odstęp od tych, którzy jadą przed nami, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Te 120 czy 140 km na autostradzie to jest naprawdę duża prędkość i potrzebujemy sporo czasu na to, żeby zareagować. Czas reakcji to jest około sekunda, półtorej, w zależności od tego, w jakim jesteśmy stanie. Znaczy, czas reakcji jest nieco krótszy, ale od czasu reakcji do momentu wciśnięcia pedału hamulca to jest sekunda, półtorej. W ciągu tych sekundy, półtorej przejedziemy kilkaset metrów, kilkaset metrów przy 140 km na godzinę. Efekt tego jest prosty. No, za chwilę usłyszymy o karambolach, no bo przecież ktoś się zagapił, wjechał w samochód, który był za blisko. Kończyć już musimy, Robercie, ale jeszcze bardzo krótko na koniec podpowiedz, która godzina jest najlepsza, żeby zaplanować taką 3-4 godzinną podróż. Wyjeżdżać, skoro świt po wschodzie słońca, to nie ma znaczenia, wieczorem w nocy? Znaczy, czy to nie ma znaczenia? Dla mnie to ma olbrzymie znaczenie. Wieczorem w nocy nie lubię jeździć, więc nie jeżdżę. Staram się unikać jazdy nocą. Dla mnie najważniejszą rzeczą, jeśli ruszam w trasę, jest to, żeby po prostu nie wstawać zbyt wcześnie rano, wstać wypoczętym, bo jeśli wstanę wypoczęty i będę ruszał w trasę, to ta trasa będzie dla mnie dużo przyjemniejsza. I dla osób, które będą podróżować ze mną, również. Dzięki, że wpadłeś do wakacji. Robert Rybicki z Autoświatu był razem z nami i to jest koniec Onet Wakacje tego wydania. Dziękuję bardzo, mówię do zobaczenia, fajnie, że byliście z nami. Uważajcie na siebie, jeździcie z głową, wszystkiego dobrego. Dzięki, do zobaczenia. Dzięki.